Witam wszystkich bardzo serdecznie w Malczu analiza traileru Eternals. Bez zbędnych pierdół lecimy do analizowania i klatkowania tego oto traileru od Marvel Studio. Ja jestem Malczu, a to jest analiza traileru Eternals. Malczu analiza, po mojemu. Może z lekkim zacięciem, niezbyt idealną dykcją, ale zawsze. Yo! Pani na koniku robi patataj, patataj, patataj. Domek na polu. Pani z konika stoi oparta o debeskę podpierającą ganek. Obok siedzi jegomość na krzesełku. Rozmawiają o tym, że 5 lat temu Thanos zniszczył połowę populacji we wszechświecie. I także też populację z tej planety. I w ogóle i tutaj jest pokazywany ten moment na planecie Ziemia, jak w danym multiversum, jak Thanos niszczy po prostu całe populacje, jak zostało, jak była niszczona populacja. To jest tak zobrazowane po prostu. To jest tak zobrazowane. Proszę. Tak było. I zostały zniszczone całe populacje wszechświata, całe planety, wybuchy słońc. Tutaj jest scena, jak oczywiście tsunami, które było wywołane uderzeniem meteorytu bądź też czegoś innego i niszczenie powierzchni lądowych oraz lasów, czyli skutki katastroficzne. How long do we have? Jak długo to trwało? 7 days. 7 dni. Albo jak długo to trwało, albo jak długo czasu, albo ile czasu mamy. No w każdym razie chodziło o przedział czasowy, czyli 7 dni. Marvel Studio. We're Eternals. Tutaj pani dostaje moce, jakieś namaszczenie ze świętymi mocami, świętą perłę mocy. Tak to nazwijmy, święta perła mocy. Tutaj trzy święte dechy, trzy słoneczne święte dechy, że tak to nazwę, nazwijmy to lewitującymi deskami mocy. Came here 7,000 years ago to protect you. Czekajcie. Tutaj oto mamy fruwającego jegomościa i jakąś drużynę, jakąś formację w oddali. To protect humans from the deep. Tutaj dziecko takie przybłęda, coś tutaj rozbitek jakby Robinson Crusoe. Zobaczymy, co jak się potoczy historia tego dzieciaka. Tutaj mamy oto scenę jakiegoś monstra, potwora, który się wyłania z morza. Może od Krakena, może nie wiadomo co. Pewnie, ale przypomina mi to monstrum potanosowe. Także to chyba są naleciałości tanosowe. Czyżby nowy Superman, moi mili? Jak wam się wydaje, piszcie w komentarzach. Ten oto pan to jest dopiero szycha. A teraz Jon Snow w roli głównej postaci, albo postaci pobocznej, ale Jon Snow też się pojawi, tylko ciekawe jaką rolę. Zagra.
Like Thanos, or any war, all the other terrible things throughout history. A tutaj scena historycznego chaosu w dawnych wiekach. We were instructed not to interfere in any human conflict. Sceny konfliktów zbrojnych, bomb atomowych, które są taka, to jest taka forma retrospekcji Eternalsowej, żeby pokazać po prostu, że konflikty były nieodłączną częścią egzystencji ludzkiej. Cierpienie. By who? A by who, czyli przez kogo, tak? A tutaj taki właśnie oto jest. Ja to gdzieś to słyszałem, czy niszczyciel światów, czy no to musicie sobie sami sprawdzić, ale no jest konkretnie, konkretny przeciwnik, konkretny taki Teges z uniwersum Marvela, taki legendarny, legendarna postać przejawiła się też w grach tego listopada. We need to find the others. I tutaj jest mowa o tym, czy są jeszcze pozostali, czy znaleźliśmy pozostałych. Lasy, dżungli, gdzieś nad Amazonką, może gdzieś indziej. W każdym razie dżungla. I haven't seen some of them for centuries. I formuje się drużyna w rolę pięknej i błyszczącej Amazonki lub też bogini formowania kształtów za pomocą światła w mityczny, antyczny sposób wcieli się Angelina Jolie. Hello. In Eternals. This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats. You know what's never saved the planet? You're sorry. No to tutaj taka gadka szmatka o ratowaniu świata. Gazlam. To już teraz drużyna teraz uruchamiają statek. A teraz drużyna w całej okazałości Eternalsów, moi mili. I piękne, podniosłe sceny o miłości, szczerości, braterstwie i wytrwałości. Jeśli coś kochasz, to chronisz. Proste. Wybuch wulkanu. Formowanie światła. You can't protect. Tam właśnie był pokazany taki oto. Czekajcie. Pyk. You can't. Tutaj jest pokazany niszczyciel światów, taki wróg, arcywróg. A teraz właśnie te umiejętności Angeliny Jolie, moi mili. No nie fajne? Jak dla mnie bomba. Film się szykuje mega. Any of them. A tutaj scena niczym z Supermana. Latający kurczaczek kontra laserowo-oczowy Terminator fruwający. Moim turbo dymomen normalnie. Że tak to nazwę. I ziu! I cyk! I sieczka! Okay.
I sieczka, moim. I sieczka. Jeszcze raz. Eternals. To była, Malczu, analiza traileru Eternals. Zapraszam do subskrybowania i komentowania. Subscribe, like and commentary, please. See you. It's me, Malczu.